Jadą za nami? Jedź. Jadę! Gdzie teraz? Lekarz powiedział, że on ma zniesione kości w szyi, znaczy tego, w gardle. Tak to jeszcze jak rybować, co? To są akurat twoje klimaty, wszystko. Ciężko powiedzieć, że... Kurde, a to zapomniał, że to jest tyle miejsca. To by się takie trzy zmieściły. Ja pierdzielę, bydlę. Cześć moi drodzy, z tej strony Ospana, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Witam was w ten piękny dzień, w którym macie znowu The Hills, bo każdy dzień jest piękniejszy tylko dzięki tej serii, prawda? Prawda! Moi drodzy, taka jest prawda. Ale wiecie, słuchajcie, piękne czasy nastały, piękna pogoda ostatnio jest, moi drodzy, ale najpiękniej będzie 1 i 2 czerwca w Bielsku-Białej, gdzie będziecie mogli się ze mną spotkać, moi drodzy, pograć ze mną na PlayStation, więc jak ktoś jest z okolic Bielska-Białej albo z drugiego końca Polski, to niech przyjedzie do Bielska. Jeśli nie byłeś w Bielsku, moi drogi przyjacielu, to przyjedź, ja stąd pochodzę, możesz zobaczyć moje rodzinne miasto i możesz ze mną pograć i z Robertem Bryczkiem, którego złoję na konsoli, bo on mnie złoi w prawdziwym życiu już niedługo. Mam nadzieję, że mnie nie złoi za mocno. Także moi drodzy, zapraszam. A w międzyczasie ja tu poprawiam mikrofon, a wy zostawcie 12 tysięcy łapek, jeżeli chcecie kolejny odcinek już jutro, bo jeżeli nie, to nie i tyle. Nawet się rumuję. Więc moi drodzy, żeby nie przedłużać, zostawiacie łapki, zostawiacie subka, a będziecie pić wodę z fajnego kubka, a nie jak Quick J i bawić się pistoletem, a potem mieć grzbiet i bawić się... Nie powiem co, bo znowu będę miał żółte dolarki, moi drodzy, więc nie przedłużając, witam was dzisiaj w The Hills. Halo, siemano. No, już przebrałeś się? Tak, przebrałem się. Jak tam, Leo, gotowy? Tak. A ty czym się bawiłeś? 50 moją. Dobra, chodź. Coś mówił ten lekarz? Nie. Doktorze, możemy wejść? Doktorze, możemy wejść? Co jest, stary? Te drzwi są zamknięte, że... Okej, okay, dobra, zawołajcie nas. No dobra, to chodź, poczekamy jeszcze chwilę, zanim tam wejdziemy, moi drodzy. No trudno. A wy co? Czołem. Cześć. Co robicie? Odpoczywamy. Sobie. Co tam? No nic, no tego Leonardo chce się dowiedzieć, co robimy z nim w końcu, nie? No trzeba go zawieźć do szpitala, nie? No, ale to co, da się te struny jakoś uratować? Słyszeliście kiedyś o jakiejś operacji strun głosowych czy coś? Czego się nie da w dzisiejszych czasach naprawić, ty? Nie wiem, no... Są chłopie... jakieś przeszczepy i tak dalej, ale no... Minimum licz sobie... Pomyślmy sobie tak, kto za dużo gada. Nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, czy jeśli... Jak mocno ma uszkodzone te struny? Czy będzie potrzebny jakiś dawca albo coś? Czy nie wiem, czy to nawet jest dawca, czy po prostu da to się zrekonstruować? Właśnie nie jak wiem. Jak przyjmie to po prostu tą operację, wiesz? Mhm. Fakt. Co tam? Można wejść? No tak pokrótce chodzi. A. Jak są doktorze? No dosłownie żyje, jest lepiej niż było. I są dwie sprawy. Jakie? No tak, jedna dobra jest taka, że lekarz został umówiony. Druga też dobra. Wystarczy zadzwonić i gotowy jest do operacji. Ale gdzie ta operacja? No i tak jakby były dwie dobre, co nie? No i jest trzecia zła. Potrzebujemy osoby do przeszczepu. Co musi się zgadzać? Przeszczepu? No grupa krwi tak przede wszystkim. Reszta da się już obejść na lekach. Poważnie? Przeszczep czego dokładnie? Krtani? Rund głosowych? Są takie rzeczy jak przeszczep krtani? Pierwsze słyszę. Ogólnie wszystko zależy. Są. A ty myślisz... Przeszczepiłem sobie praktycznie całą twarz. To ty myślisz, że krtani by nie było? Powiem ci tak, masz przeszczep krtani bądź ogólnie całego gardła, byś to powiedział tak po twojemu. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Musi to być osoba praktycznie niepaląca i niepijąca, żeby struny były w praktycznie idealnym stanie. Żeby na spokojnie Powiem można tak, było przeszczepić. Czy osoba... Lepiej nic nie mówi. Czy osoba, która właśnie daje swoje struny do przeszczepu, ona traci głos? Oczywiście. Czyli trzeba szukać po świeżo zmarłych? No, przydałbyś tak szczerze w miarę żywy, żeby w miarę świeże było. Ja pierwsze. To osoba w stanie agonalnym. Czekaj. To teraz mi pokaż takiego debila, który chce stracić głos. Właśnie. Musimy szukać po martwych. Ale to co mam z nim zrobić? Mam jechać teraz z nim do szpitala, bo ja już nie rozumiem. Gotowa osoba już jest, co nie? Już tylko, że tam w stanie agonalnym, więc bez problemu. No dobra, no to... Nie się zgadzać. A skąd? On nie wie, że... No nie wiem, gadaniem tutaj, myśleniem na pewno nic nie ustalimy. Do którego szpitala mamy jechać? Soul Center, jak dobrze pamiętam. No, ale czego się nie dało wybrać.
No to inaczej, będziemy musieli się zorganizować. Trzeba zabezpieczyć cały szpital. Big security. Zbyt oczywiste. No czegoś tak, była ta rekrutacja, jakby, no tak, tylko że jak obstawimy cały szpital w Quick Security, to Rex się dowie, że jest nagle duży ruch mojej firmy. No to trzeba w miarę dyskretnie to zrobić. No nie obstawimy Quick Security. Szczególnie po ostatnim wieczorze. Chwilę masz jakiegoś VIP-a, nie zauważy tego. Zawsze nie możemy, możemy zawsze zrobić. A pierwotnie? Tak, to dosłownie będzie jeden klient, a nie cały szpital. Bojowo tam puścić? No nie, no nie, no ale mamy też innych, chłopaki siądą na korytarzu, jako wiesz. Pojedźcie no cywile. Żeby wyglądali jak cywile. Oni no. Pasują do South Central też. No właśnie, tak zrobimy. Dobra, bierzcie go, a ty Jay załatwisz Jacobem, żeby tam wysłał chłopaków. Mhm. Panie doktorku? Doktorku, jedziesz z nami w ogóle? A, no. No, tak, tak, to będę mi chwilę jeszcze przedmówić. Mhm. Gdzie się widzimy, Dwayne? No nie, no przyjedź do szpitala. Dobra, to akurat coś pokażę, co sobie ogarnąłem. Dobra, no i moi drodzy, mamy wyjście, żeby naprawić głos Leonardo. Trzeba to robić mega szybko i dobrze. No dobra, czekajcie, weźmy tego Leo, nie? Co jest Frank? Właśnie, słuchaj, ten. Będziesz chciał się w krywce? Będę, będę. A ten gościu przeżył? Który, ten, który był u mnie? Tak, czy on żyje? Żyje, żyje. To niech on jeszcze trochę pożyje, odwiedzę go. Ale odwiedzę go sam. Okej. Okay. Gdzie go załadować, bo trochę waży. Tak, tutaj do tego, do Dodge'a. Moi drodzy, bo słuchajcie, jest taka akcja, że wy jesteście bardzo nieufni z nanotechnologią i oskarżacie Dwayna i mnie, że za dużo paplamy. Wiecie co, kochani? Okej. Po prostu ostatnio Dwayne bardzo ufa tym wszystkim ludziom dookoła niego i mogliście się tak odczuć, ale wy uważacie, że to jest turbo złe. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, wracam do działania solo. Nie będę przybierał na razie żadnej nazwy jako augur czy inne rzeczy, ale jeżeli chodzi o kwestie nanotechnologii, bardzo chcecie, żeby Dwayne działał solo. W takim razie będę działał solo i dzisiaj mam zamiar uderzyć w Raxona solo, zdobywając informacje o tej nano, którą on ma, żeby udoskonalić swoją nano. Bo uważam, że coś zostało pominięte, także chcecie konkretnych działań solo Dwayna, bo mówicie, że Dwayne teraz to jest jakaś chodząca paruwa, która nic nie potrafi ogarnąć i zrobić sama. Dobra, widzowie. Chcecie zobaczyć Dwayna w akcji? Zobaczycie. No spokojnie. Bo się zawiesiłeś tam i nie wiem... No jedź. Także moi drodzy, wiecie co robić, wspierać Dwayna w komentarzach, a zobaczycie. Dajcie znaka dzisiaj na końcu odcinka, jak wam się podobało i czy chcecie takiego Dwayna dalej oglądać. Ale ty rzucasz, stary, pamiętaj, że wiedziemy tutaj kurde osobę. Takie są tu bezdroża cholerne, co zrobisz? A nic nie zrobię, no można wolniej jechać po prostu. I tyle. Jest jak jest. Jak się spieszymy, to się spieszymy, jak nie, to po całości. Dobra, jedźmy. Myślałem, że dupniesz tę babę. W mieście. Ty byś jestem. Tylko chciał te baby dupić. Stary, w mieście jestem. No dawajcie. Nie powinniśmy wejść jakoś tyłem? U nich to normalne, spokojnie. Te? Nie z jednym swoim przychodziłem tak. Panowie, weźcie się tak, rozstawcie dookoła w razie, jak coś to wołajcie. Dobra. Idę na piętro. Mam złe wspomnienia z tym szpitalem zasranym. Z czym ty nie masz złych wspomnień, ty mi lepiej powiedz. Weźmy jak na razie z tobą, przyjacielu. To. No, cieplutko się zrobiło. Zatęczowo. Jak ja uwielbiam to. Zawsze nikogo tu nie ma. O, nic się nie zmieniło. Na pewno to mamy robić? Mhm. Znajdę jakiegoś lekarza. Doktorze! Doktorze! Nikogo tu nie ma, cholera. Jak zwykle, moi drodzy, w tym szpitalu nigdy nikogo nie było. Porażka. Dzień dobry. No, w końcu. Standardowo. Wiesz do kogo. Tak, gdzie na górze czy na dole siedzi? Zapraszam za mną. Radio Sydwayne odpal. Wiem, już chodzę. Dobra, ja zostaję na holu. Dobra. Idę płaszcz założyć, zaraz będę. Do czego radio? No, żeby się lepiej komunikować, jesteśmy rozstawieni w całym szpitalu, przecież nie będziemy krzyczeć. Okej, myślałem, że coś się dzieje. Nie. Jay, dostań też tutaj przy drzwiami. Mhm. Tutaj nie wiem, co się w powietrzu, panowie. Ale będzie lekarz? Smród szpitala i martwych... No, to też. Znowu Christopher, moi drodzy. Dzień dobry, doktorze. Dobry. Czy mogę pomóc? To jest... Kolega powie.
Jeszcze raz? Mógł pan powtórzyć? To jest ten ze strunami głosowymi, tak ci mówiłem. No dobrze. Co jesteśmy w stanie zrobić, doktorze? Ile to kosztuje? Operacja będzie kosztowała około 20 tysięcy z konsultacją, czy tam z osobami, którym będę operował tutaj pacjenta. Jak mamy pewność, że to się uda? Nie mamy pewnej, pewności, ale jest duże powodzenie na to. Czy jest to niebezpieczne? Bądźmy szczerzy, bym ci tego nie proponował, była niska pewność. A to jest najlepszy doktor, jaki tu możesz mieć. Dokładnie. 20 tysięcy? Jest to... Tak, tak, tak. Płatny przed czy po? Po operacji. A kiedy byłby termin? Ej, cholera, jaki płaszcz. Za 2 tygodnie. Jeszcze ci czapkę dorzucę. Nie mamy 2 tygodni. Zapłacę 40 tysięcy za termin czapka, nawet na jutro. Ale przydatne, bo ukrywa dużo rzeczy. Dobrze, możemy na to przystać. Co tam masz, kombinerki, latarki? Jak znajdziemy dawcę, im szybciej znajdziemy dawcę, tym szybciej uda się operować. Nie, już nie, nie mam. To już nie było tak, że dawca jest? Jest coś, co jest nie, ładowane na 12 Gaussa. Czyli jednak wykitał. Dobra. Tak. Ale mamy jeszcze innych kandydatów za nadrzu. Dobra. Czym szybciej, tym lepiej, tym więcej pieniędzy. No dobra. Mogę go tak zostawić? Tak, my go już go tutaj przejmiemy. Dobra. To dzięki. Dzięki, doktorku. Doktorze, jest pan szybko potrzebny. Tak. Powiem tak, że on ma być tylko i wyłącznie na jednoosobowej sali. Co się dzieje? Nie wiem. Zostaniesz dłużej? Chyba, że Frank tu zostanie. Ja muszę jechać do bazy. Dopóki ludzie tego nie dojadą, fajnie jakbyś tu został, Jay. Doszedłem? Tak. Dobra. A ty, Frank, co taki niewyraźny dzisiaj? No, słabo się czuję. Spokojnie, dowiesz się na jakiś czas. Dobra. Dzięki jeszcze raz. Czyli wychodzimy? Zaraz Jay zostanie, a zaraz zjadą osoby ten. No, które się tutaj zaopiekują naszym kolegom. Doktorku, gdzie jedziesz teraz? A, muszę pogadać tu pewną sprawę z kolegą. Jasne. To jest. I co jest? Co się dzieje, doktorku? Burmistrz cię szukał na Paleto. W jakiejś pilnej sprawie. Jaki burmistrz? Na Paleto. Nie wiem dokładnie, co chodzi. O jest. Na Paleto jedziemy w odwiedzinę. Burmistrz dwoim będzie wiedział, co chodzi. Mam tylko pogadać, że jest pilna sprawa. Ta, dobra. Ja u ciebie tam na magazynie zostawiłem furę. Wrzucisz mnie? No chodź. To czy muszę się przebrać, cholera. Nie będę tam tak jechał. Dobra. Rzućmy, stary. Od razu zajechać, jak chcesz do burmistrza. Nie. Muszę się przebrać, ogarnąć. Jakbyście mogli też tam popatrzeć tutaj. Teodor. No. Mógłbyś też się poopiekować Leonardo, jak tu jesteś. Obserwuję miasto 24 na dobę, bo nie tylko jego mam na oku. No, to mógłbyś. Dobra, parę chłopaków już dojechało. Dobra, klasa. Gdzie jedziesz? Jadę się spotkać z tym burmistrzem w Paletę. Potrzebujesz, żebym podjechał? No, możesz podjechać. Dobra, to do zobaczenia. Dobra, rzućmy tam do ciebie. A wy co będziecie robić? Ja idę swoje interesy załatwiać, jak już ubrałem płaszcz. No ja też jadę. Ja siedział na toaletę. Widzę, że podobnie załatwiamy sprawy, co? Znaczy podobnie, no niepokoi mnie to, że młody się tam kręci. A jak do ciebie nie pytałem akurat o zdanie. Żartuję, Teodor. Ja po prostu jadę ogarnąć parę tematów jeszcze odnośnie wozu i tak dalej. Czaję. Innych pierdół. Trzeba w końcu amunicję uzupełnić, bo zaraz będziemy, nie wiem, pluć na nich. Takimi karabinami. No to też racja. Dobra, jadę, bo tam na mnie czekają. W kontakcie, panowie. Dobra, widzowie, jestem ciekaw w ogóle, po co mamy jechać tam do Paleto, co chciał ten ochroniarz. Znaczy, co ja gadam, ten prezydent. Burmistrz, prezydent, moi drodzy. Ale wydaje mi się, że chodzi o tą strzelaninę w Paleto. Może będzie się jakieś pomocy czy coś. No nie wiem, na razie spekuluję, ale jadę tam szybko. Ja jadę GTR-kiem, moi drodzy. Tam wiem, że chcecie, żebym sprzedał niektóre osoby, żebym sprzedał to Lambo, moi drodzy, żebym te pieniądze zainwestował w inne rzeczy. Macie słuszność, ale jakoś mi to serce nie pozwala tego Lambo sprzedać. No nie wiem, no. Przekonajcie mnie dużą ilością łapek i komentarzy w tej sprawie, to się skuszę, widzowie. Ale GTR-a ostatnio też nie chcieliście sprzedać, a byłem skłonny go już sprzedać. Kocham to auto, moi drodzy. Kocham GTR-a. To jest najlepsze auto, jakie miałem. O kurde. Ale skubnałem gościa. O, Pain jedzie. Gdzie on jedzie? A ścignę go, widzowie. Nie będę go dzisiaj śledził, chociaż wiem, że byście chcieli, żebym wszystkich śledził, był bardzo podejrzliwy.
ale cię odpuszczę. Dobra, jak tu wjechać, kochani? Piękne stałpa. Piękne. Widzowie, co to za ratusz zrobili tutaj w Paleto? Piękny jest, w końcu jest piękny ratusz w Paleto. Dzień dobry. Dobry. Moja godność to Dwayne Hill. Generalnie burmistrz chciał się ze mną widzieć. Gdzie go znajdę? Niestety burmistrza nie ma, ale my się znamy. Tak, znamy się skąd? Cześć. Sprzedawałem, a raczej nie, wynajmowałem panu dom na Mirror Parku. A, to pan, dzień dobry. A pan co tutaj robi? Ja jestem zastępcą burmistrza. Okej, okay, to by sporo wyjaśniało. W takim razie, nie wiem, czy mam czekać na burmistrza, skoro chciał się ze mną widzieć, czy to nie, no, z panem mogę porozmawiać? No, niestety dzisiaj burmistrza nie ma. Okej. Okay. Musiał wyjechać, ale możemy przejść do biura i umówić pewne sprawy. A to pan jest poinformowany, tak? Tak. No dobrze, to jest mój asystent Jay. Witam. W takim razie możemy się przejść. Proszę prowadzić. O, oni to wybudowali. Stary, no w końcu coś konkretnego. Pamiętasz? Ciekawe, że historia ty się patrz! Sprawa rozpraw. Sala rozpraw tutaj. Pa, automaty nawet mają. Ty nie wiem, czy tu ma być? O, nie, to nie tu, stary. Przesuń się. Ale on tu prowadził chyba. Gdzie on poszedł? No, on prowadził tymi drzwiami, co szli. O, tu jest. Zapraszam. Tak nie wiedziałem, czy tam mogę wejść, czy nie? Tak mi głupio było. Zapraszam. To my postoimy. Dobrze. W sumie. Tak. Ogólnie to dostałem informację, że burmistrz chciał nawiązać współpracę z firmą Quick Security. Tak, no my tam się dogadaliśmy wstępnie, tam z tego co wiem. Tak, odnośnie ochrony tego oto budynku. Tego budynku tutaj? Tak. Oczywiście, jak najbardziej. Jesteśmy zainteresowani tą propozycją. Nie wiem, czy tam to zostało finalnie dogadane przez moją przez moją doradczynię, aczkolwiek jeżeli o to chodzi, to... Wiem, to informacją, którą uzyskałem, jest to, że miało być to dogadane z panem. Ja rozumiem. No dobrze, w takim razie proszę mi powiedzieć, czego potrzebujecie. Potrzebujemy ochroniarzy, tak naprawdę w głównej mierze. U nas wymagane na obecną chwilę. No ale to nie ma tak, że jakieś biuro ochrony tam rządu powinno wam pomagać? Nie rozumiem, czy to nie działa na takich peryferiach. Niestety, no rząd nie chce nam, że tak powiem, dać takich korzyści. Rozumiem. I musimy sobie jakkolwiek radzić. No to w takim razie, jak mogę pomóc? Ogólnie to sporządziliśmy tak naprawdę taką umowę wstępną, z którą pan by mógł się zapoznać, na której widnieją nasze wymagania odnośnie ochrony tego oto budynku. No dobrze, ile potrzebujecie ochroniarzy, jaki byłby ich zakres obowiązków? Rozumiem, że generalnie interesuje was ochrona tego obiektu, czyli instalacja kamer, wszystkiego takiego, co podstawowe, żeby to funkcjonowało. Natomiast o jakim zakresie ludzie mówimy i czy też bierzemy w usługi transport VIP-ów, takich jak tutaj politycy, czy kim wy tam jesteście? Przepraszam za słownictwo, ale nie mam zielonego pojęcia. Czy po prostu chodzi o samą ochronę obiektu? Tak naprawdę to i to. Ze względu na ostatnie sytuacje, pewnie pan słyszał, w okolicach szpitala. Panie burmistrzu, na jutro jest rozprawa zaplanowana. Już pan opuszczam. Proszę? Okej. Daj mi papierek w drugiej sali i ogarniemy. Do widzenia, proszę. Ach, ci ludzie. Dobrze, kontynuujmy. Na czym to stanęło? No stanęło na tym, że chciał pan skorzystać z naszych usług, ale z kompleksowej ochrony. Dobrze, tak, ilu tak, pan tak. ludzi przewiduje tutaj, żeby się przewijało przez wasz budynek? Ile potrzebujecie ludzi do ochrony? Na pewno, jeśli chodzi o VIP-a, na przykład jeśli myślimy o burmistrzu, to myśleliśmy około 2 ochroniarzy. Nie wliczamy w to samochodów, bo samochody mamy od rządu. Ja widziałem papiery. No tak. Generalnie taka ochrona też tutaj dla rządowych chyba takich kontraktów, jakimi są wasze,
to nie są tanie pieniądze, ale na samą ochronę, jeżeli chodzi o ten podstawowy pakiet, za ochronę takiego obiektu z ubezpieczeniami i wszystkim, to jest kwota o okolicach 50 tysięcy dolarów. Tak. Tygodniowo. Ja rozumiem. Czyli w skali miesiąca, no mamy tutaj 200 tysięcy dolarów. Dobrze. Najpierw uzgodnijmy, do tego transport to jest dodatkowe płatne 30 tysięcy, ale to też jest, wiadomo, my wam przypisujemy danych ochroniarzy, więc też będziemy musieli osłabić nasz region ze względu na to, że jesteście priorytetowi. Czyli taka nasza oferta to jest 250 tysięcy dolarów miesięcznie. Natomiast te 250 tysięcy dolarów miesięcznie oczywiście za naszą zniżką, 200 tysięcy dolarów miesięcznie na kompleksową ochronę z prywatnym ochroniarzem dla burmistrza i dla każdego urzędnika, jeżeli będzie taka potrzeba, jest zapewniona. Oczywiście to jest jakby nasza propozycja na początek. Możemy pół roku wam zagwarantować z taką ceną, bo pół roku możemy wtedy, będziemy podnosić niestety stawki, żebyście mieli też świadomość, jak działamy. W pełni rozumiem. Proszę? W pełni rozumiem pana. Czy ja rozumiem, że jesteście zainteresowani ofertą? Oczywiście, że tak. Aktualnie jesteście jedynym oddziałem ochrony w tak naprawdę Los Santos. Takim, że tak powiem, potocznie mówiąc, poważnym. Znaczy są jeszcze, jest Securo Surf inny, ale jakby Group Six, ale jakby cenimy sobie państwa opinię. Dobrze, to w takim razie, jeżeli już mamy to skompletowane, to poproszę o przesłanie dokumentu i wysłanie do mojego biura, do mojej firmy. Tam też podpisy zostaną podpisane przez pełnomocnika. Tam się zajmujemy całą papierologią. Ja w tym momencie, na kiedy państwo potrzebują tych ochroniarzy? Szczerze mówiąc, to jak najszybciej. No dobrze. Na obecną sytuację. W takim razie ja trybie natychmiastowym udam się do swojej kwatery i osobiście przydzielę tutaj ochroniarzy. Może być? Jasne. W takim razie... Ja tylko mam jeszcze pytanie. Tak? Czy chciałby pan, żebym pana oprowadził na przykład po kompleksie, aby pan zobaczył... Wystarczy, że pan oprowadzi moich ochroniarzy. Mhm, jasne. Którzy się tutaj zjawią lada moment. Także będziemy gdzieś do półtorej godziny. Jasne, jasne. A tam jest wyjście, tak? Jay? No bo dobra, wejdę tam na częstotliwość. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia. No? Patrz. A to twoje? Mhm. Jaka sprawa. Piękny stary. Jeszcze tylko trzeba parę rzeczy zmienić tylko. Ty, ale ty, który to jest strasznie? To jest jakiś mega stary chłopie. No, najlepszy. Najlepszy. Który? 2019. Stary, to jest już dziadek, ale gratuluję. Dzięki. Jay, widzimy się w Quicku. Dobra, widzowie, jedziemy do Quicka szybko. Ten kościół mi tak przełcił, nie stał. Dobra, jedźmy do Quicka, moi drodzy. 200 tysięcy dolarów miesięcznie, moi drodzy. To brzmi jak fajna kasa. Myślę, że trzeba to dobrze teraz podpiąć pod naszą działalność. Oni wieszą papiery, a ja szybko jadę do Quicka w mieście, moi drodzy. Ale mam ochotę pojeździć tym GTR-em. Boże, ale to... Ja tak, jak nie jeżdżę ten autem długo, to potem mam taką fazę na GTR-a, moi drodzy. I ona się znowu odpala. Dobra, jedźmy. Zanim jej dojedzie, to ja już wrócę dwa razy do paletu. Kazałem, moi drodzy, zjechać się też ludziom do Quick Security, bo tam FK dużo nowych ma tych ochroniarzy, więc chciałem, żeby się ich trochę dzisiaj zebrało, żebyśmy mogli to przegadać. I widzicie, też auta tutaj stoją. No właśnie, gdzie są te... O, tutaj są. Dobra, wjadę sobie. Szef przyjechał, moi drodzy. Dzień dobry, panowie. Dobry, szefie. Dzień dobry. Dobry. Gdzie wszyscy są? No to tak, tu masz już część pracowników, zapraszam za mną. Weź ich wszystkich, zwołaj ich tutaj wszystkich, tutaj. Do obradówki czy tu? Tutaj się zbierzemy. Nie mogłeś chociaż próbować jechać moim tempem? Wybacz. No, trochę się tutaj zmienia w tej firmie. Denny też tu jest? Jest. Właśnie wyszedł. Cześć, szefie. Denny, przebieraj dupę, robota jest. Dobra. Dobrze, panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Fajnie was widzieć. Widzę, że nawet ty, jak się czujesz? Boli brzuch? Przejdzie. No widzisz? Jay, widzisz? Mhm. Pogadamy. Szefie, czemu tutaj Denemu nie dał stroju? Dobra, Denny, chodź tu, zawołajcie Denego, zaraz się go przebierze. Już dostał strój. Przebiera się.
No dobra, ale to chciałbym coś obgadać. Chodź, Denny, tutaj, chodź. Nigdy was tyle tu nie było. Cześć. To jest cała kadra, czy jeszcze ktoś nie dojechał, dojeżdża? Jak to wygląda? Jak to teraz tu nastanie? Na pewno nie ma Ewki. Ewka jest na wyjeździe służbowym, zaś. No dobra, no ale to Ewki nie liczymy, nie? Salsa też liczyć? Nie, Salsa też nie liczymy. Salsa jest informatykiem. To z tych nowych aktualnie są wszyscy. No dobra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w mojej firmie Quick Security. Większością z was nie miałem okazji się jeszcze poznać. Ale no tak się składa, że pracujecie dla mnie, więc fajnie was wszystkich widzieć. Wiem, że jesteście nowi, ale liczę na to, że jesteście wykwalifikowani. Zresztą gdybyście nie byli, byście tutaj nie stali. Panowie, sprawa wygląda tak. Mamy mocną robotę do ogarnięcia. Kontrakt, że tak powiem, z Paleto. Z Paleto dlaczego? Z burmistrzem Paleto. Ktoś jeździ do Paleto w ostatnim czasie? Widział, co tam wybudowali? Tak. Ja jeździłem jak tam młodziek leżał. No, wybudowali piękny nowy ratusz. I tak się składa, że to nasza firma została wybrana, żeby ten obiekt ochraniać. Dlatego teraz będę chciał przyznać kilku stałych ochroniarzy, którzy będą się tam kręcić. Jest zagwarantowane zakwaterowanie w hotelu tam obok, więc generalnie zapytam w pierwszej kolejności. Czy ktoś jest z tamtych okolic? Ja jestem. Kto to powiedział? Ja tutaj. Dobra, kolega tutaj. Kto jeszcze jest z okolic? Jedna osoba? Dobra, kto ma rodzinę? Nikt nie ma rodziny? Ja rodzinę tam. Przepraszam za spóźnienie. Nikt nie ma rodziny, tak? No to bardzo dobrze. Same, samce, alfa, głodni, gotowi na działania. Ja mam! Chodzi mi o żonę i dzieci. A, przepraszam. No dobra, panowie. To sprawa ma się tak. Potrzebuję piątki osób, które będą przeniosą się do Paleto i na czas 2 tygodni tam zostaną. Będziemy robić rotację co 2-tygodniową, czyli pewne osoby wytoczone będą tam 2 tygodnie i po 2 tygodniach kolejna tura tam wyjeżdża. Czyli od teraz będzie harmonogram, który dostaniecie podesłani w przeciągu kilku dni, ale na dzień dzisiejszy potrzebuję 5 ochotników, którzy mogą już dzisiaj wyjechać do Paleto i pełnić tam swoją służbę. Generalnie przypisany jest cały pakiet, czyli ochrona tego obiektu plus szofer i prywatny ochroniarz dla samego burmistrza. Niech teraz do przodu zrobią krok do przodu osoby, które są zainteresowane. No i pięknie. Trochę więcej niż piątkę, ale dobra. Tu kolega jest z Paleto, nam się przyda. Dopiero jest na maksa prawo. Gdzie kolega na prawo, jak ma na imię? Lukas. Kolega dalej? Matthew, kolega dalej? Carlos. I tutaj kolega z samej lewej? Kolega z samej lewej jak ma? A o mnie chodzi, to Isaac. Nie, no kolega z samej lewej, no mojej lewej. Co ty, nie ogarniasz? Aha. Halo, kolega, jak masz na imię? On chyba się zestresował. Wstydzi się, James się nazywa. Zestresowany chyba. No to kolega, no niestety w fuchy nie dostaje. Ty, łysy, jak masz? Isaac i ty w grzywce? Matthew. To ta piątka, weźmiecie panowie, chodźcie za mną. Świeże, nowiutkie samochodziki. Tak, z racji takiej, że to mocne zadanie wchodzi, dobierzecie 2 samochody. Bierzecie jeden ten, do transportu VIP-ów, a drugi bierzecie standardowy, nasz SUV. Panowie, pojedźcie do ratusza, to tutaj czekaj, ty jesteś z Paleto, będziesz tą grupą przewodził w takim razie. Dobra. W tym tygodniu. Pojedziecie do ratusza, podacie się na Quick Security, oni wam powiedzą, gdzie macie się rozstawić i czego was oczekują. Tak samo zakwaterowanie będziecie mieli tam w Paleto. Gdyby się coś działo, informujcie nas, wyślemy do was więcej ochroniarzy. Ale macie bardzo odpowiednią kwestię. Na razie jesteście tam na tydzień. Powiedzcie im też, że jesteście tymczasowo, a do tygodnia wyklarujemy im kadrę, która już tam będzie urzędowała i będzie odpowiedzialna za stałą ochronę. Jasne? Pewnie. Gdyby się coś działo niepożądanego, to informujcie. Już wam wyjadę samochodem. Dobra. Dobra, moi drodzy, i to się nazywa, ta firma naprawdę zaczyna się rozrastać. Nie wiem, czy ja tu mogę stać. Nie no, wjadę tu na parking, chyba nie powinienem tu stać. Oj. Dobra, tak będzie okej. Okay. No, taksówki stoją, nie podoba mi się tu. Jedna stoi. Muszę też wyjechać. O, tak mnie za to zhejtowaliście, za takie body. Ty no, stary, nie, że tam Ewka ciśnie, nie? Racja. No, bardzo dobrze. Ty, Denny pojechał? Nie, Denny tam jest jeszcze na firmie? Chyba tak. Pogadamy później. Jasne. A reszta, panowie,
Jak już nie macie nic do roboty, to brać suwy i robić objazd po wszystkich interesach, które ochraniacie. Jazda, nie siedzimy na firmie. Denny! Co tam? Chodźcie, potrzebuję na chwilę tutaj... Co jest? Dobra, nie chcę wiedzieć, co z nią robiłeś, chodź. To nie ja! Ty, mam sprawę, Denny, tak na szybko. No, co tam? Ten twój koleżka, którego zawinęliśmy. Oho. Tak między nami, nie? Oho. Co mi jeszcze może wyśpiewać? Co on robił dla Rexa? Kurczę, Dwayne. A on dalej jest, że tak powiem... Jest z nami na tym świecie. A co? Jest cały czas? Tak jest. No bo jest to człowiek, że tak powiem, z takiego mega, mega, mega bliskiego jakby jego otoczenia Rexona, nie? Okay. Jakby on naprawdę ma dużo informacji, w sensie ja, chyba nawet ja aż tylu nie mam, nie? On naprawdę jest jakby taką jego prawą ręką może trochę. Był w sumie do niedawna. No i właśnie pytałem cię, czy dalej jest jakby z wami, no bo w teorii nie powinno go już być. Tak. Dlaczego? On ma jakby, wiesz, każdy człowiek pracujący i będący blisko mniej więcej, otaczający się w całym tym Rexonie w ogóle, wszyscy oprócz mnie o dziwo mają wszczepione takie po prostu jakby mikrochipy. Wszyscy mają po prostu coś, co może eksplodować nagle, nie? Takie to, mini bomby. To jakieś implanty mają, które mogą ich zabić, czy o co chodzi? No, coś w tym stylu. Ja też wiem dużo, nie? Nie wszystko, ale a dużo wiem. To czekaj, to chcesz mi powiedzieć, że gdyby Rex wiedział, że coś jest nie tak z nim, to by go zabił? Tak. To dlaczego on żyje? W takim razie chyba powinien go zabić, nie? Czy co sugerujesz? To już nie do mnie, no. Może, nie wiem, może coś tam przekazane zostało, nie mam pojęcia. Nie wiem. A może to jest zakłóca pracę? Może tak być, rzeczywiście. Bo to jest jakoś może falami radiowymi zakłóca. Przekazywane, tak? Polecenie, żeby to eksplodowało? Tak, tak. Może przez to, że jesteśmy bardzo w centrum, nie? I znaczy, duże wieżowce tu nie ma. Są i go to tu nie ma, go ten. Tu nie ma. To nie tak. Dobra, Denny, dzięki za informację. Spróbuję coś wycisnąć. No tylko uważaj, nie? Po prostu staraj się go nie przemieszczać, bo no wiesz, w każdym momencie może być usmażony. Jay, weź stary, zobacz, czy zostawiłem teczkę z pieniędzmi w aucie. Bardzo cię proszę. Nie mów nikomu, że cię o to pytałem. Nawet Jayowi. Nie ma sprawy. Denny. No? Będę cię za niego potrzebował. Przygotuj się. Zawsze do usług, szefie. Tak jest. No moi drodzy, wy nie ufacie Jayowi. Wy mi mówicie, że ufanie Jayowi jest głupio. Chociaż po ostatnim odcinku wam trochę wyjaśniłem. Siema, sypię. Jay, spóźniłeś się. No wiem. No, to się nie spóźnij, następnym razem. Ja mam jeszcze pytanie do szefa. No? Gdzie jest Sara? Dawno jej nie widziałem. Sara pojechała na wakacje. Co z tymi pieniędzmi? No by mi powiedziała, gdzie jest Sara po prostu. Młody, wracaj do roboty, potem pogadamy. Co z tymi pieniędzmi? Ile tam jest? 700 tysięcy. 100 tysięcy daj młodemu. Komu? Młodemu. Resztę kasy schowaj w domu do sejfu, dobra? Teraz Jay. Oddać? Tak, Jay, ja będę dzisiaj niedostępny. Muszę odpocząć. Gdzie? Pomóc ci coś? Nie, chcę spędzić trochę czasu sam, wiesz? Będziemy w kontakcie. Okej, dzwoń. Dobra, widzowie. W takim razie zaczynam działać to, co mówiłem. Trochę mniej będę ufał ludziom, ale jadę teraz wyciągnąć informacje od tego gościa. Chcecie, żeby Dwayne działał trochę solo, nie polegał tylko na tych pierwotnych? To moi drodzy, niech tak będzie, ale ja z pierwotnych nie zrezygnuję, bo teraz wchodzi Red Dream, teraz wchodzą różne rzeczy, tutaj Leonardo, tutaj to. Ja, moi drodzy, nie będę tracił tego, na czym tak ciężko pracuję dla was. Stoimy w miejscu, ale zobaczycie, minie trochę czasu i będziecie wspominać to, jak to budowaliśmy. Także powolutku, moi drodzy. Jest na to plan. I idziemy cały czas do przodu. Czasami się cofamy, ale idziemy do przodu, moi drodzy. Zobaczcie, że ta kasa też się zaczyna pojawiać, a ta kasa jest ważna. Wypiszecie, że kasa nie jest ważna. Teraz mam zamiar nowe miejsce ogarnąć dla siebie, laboratorium kolejne i nikomu o nim nie powiem. Dosłownie nikomu. Jeszcze Christopher chciał się spotkać, nie? Tylko, że ja teraz chcę podziałać trochę solo. Cześć, Frank. Co jest, Dwayne? Ty, stary, jakoś dziwnie wyglądasz. No mówię, że się czuję. Trochę mi słabo. No wyglądasz, stary, twoje oczy są jakieś dziwne. Masz żółte oczy, stary. Wszystko okej? Okay? No tak, szybko. Słuchaj, ja tu wpadłem odwiedzić kolegę.
ale chciałbym z nim pobyć na osobności. Także może idź się stary połóż, nie wyglądasz za dobrze. No dobra, zostawię. No, idź się połóż. Jak coś potrzebujesz, to pisz. Dobra, widzowie. Teraz muszę z nim porozmawiać, z tym gościem. O kurde, nieźle cię poturbowali. A, czego ty chcesz znowu? Słuchaj, moi przyjaciele nie są tacy litościwi, ale z jakiegoś powodu dalej żyjesz, nie zastanawia cię to? Będąc na takiej pozycji już dawno nie powinieneś nie żyć, co? Dziwię się. Pomogłeś nam, twoje informacje okazały się prawdziwe, to zasługuje na życie. Nie jestem jak mój brat by cię już dawno zabił, prawda? A jak myślisz? No właśnie tak jak myślę. Wiem, że w swoim ciele masz implant, ale z jakiegoś powodu on nie eksplodował. Czyli to znaczy albo Rax nie wie, że tu jesteś, albo grasz na dwa fronty. Zgaduję, że ta pierwsza. Byłbyś głupi grając na dwa fronty w tym momencie. Albo w sumie mogę się upewnić. Ej, Frank! Frank! Nie mam zasięgu na telefonie, widzowie. Frank! Jesteś tu? Idę. Słuchaj, powiedz mi, jak to bardzo ta twoja dziupla jest namierzalna? Jest wypchana takimi materiałami, że nikt tu nie namierzynkowa. Czyli to jest bardzo prawdopodobne. Czekaj, radio też chyba tu nie działa, nie? To nie jest zamontowane w systemie moim. Dobra, tyle chciałem wiedzieć. Czyli wychodzi na to, moi drodzy, że żaden sygnał się tędy nie przedostanie. Okej, teraz wszystko wiemy. Dlaczego ten gościu dalej żyje? Wiem, jak z nim zagrać teraz. Sam twój powrót do Raxona będzie niemożliwy, ale mogę dać ci drugie życie i pozbycie implanta. W zamian potrzebuję informacji. Nawet twojej twarzy jeszcze nie widzieliśmy. Szanujemy twoją prywatność. Także możemy się rozstać w taki sposób, który będzie dla dwóch stron dobry. Ale jest jedna rzecz. Przychodzę do ciebie sam, bo chciałbym uzyskać pewne informacje. Wiem, że jesteś kimś ważnym dla Raxa, albo przynajmniej byłeś. Szukam pewnej rzeczy, pewnej technologii, którą faszeruje swoich ludzi. Pewnie wiesz, o czym mówię. Z tego co widzę, nie jesteś klonem. Nanotechnologia. Tak jest. Chcę jej więcej. Ale muszę najpierw wygryźć trochę ludzi Raxa. Wiesz, gdzie ona jest? Ja tego sam nie wiem. Ale inni na pewno. Gdzie znajdę tych innych? Najczęściej w jego bazie. No ale też kręcą się XLS-ami czarnymi. Ostatnio mieli za zadanie przejąć Belburo. Belburo? Ale to czekaj, to ci ludzie, którzy mają do czynienia z nanotechnologią tam są? Tak. Jesteś pewien? W 100%. Od tego zależy twoje życie, wiesz o tym? Wiem o tym doskonale. Tylko ja trzymam cię przy życiu teraz, tutaj. Moi ludzie by cię tak chcieli... I tak pewnie nie przeżyję. Co? I tak pewnie nie przeżyję. Zdziwisz się. Elburo, tak? Tak. Sprawdzę informację. Do tej pory będziesz traktowany lepiej. Dostarczą ci wodę i jedzenie. A jeżeli mnie okłamiesz, to rzeczywiście umrzesz. Moi drodzy, Elburo Raxon zaczyna mieszać. Może dlatego te wszystkie działania były wtedy z tymi Chińczykami, żeby to wszystko pozbywać. Dobra, moi drodzy, no to w takim razie dzisiaj wieczorem złożymy wizytę na Elburo. Czemu nie? Frank! Jakbyś... O stary, ty wyglądasz okropnie. Mogę mieć prośbę? Co? No. Stary, dałbyś mu coś do żarcia, picia i cię nie będę męczył. Ja muszę jechać załatwić sprawę, wiesz? Dzięki, jak... Ten, może wyśleć ci tu kogoś? Może lekarza chcesz, stary? Źle wyglądasz. Nie, nie potrzebuję. Już na pewno? Na ten temat. Tak, na spokojnie. Dobra, dzięki, trzymaj się. Dobra, moi drodzy. Jadę się przygotować na dzisiejszy wieczór. Będzie grubo. Dobra, moi drodzy. Elburo, Marabunta, te wszystkie rzeczy z przeszłości. Ciekawe, czy mają rzeczywiście przełożenie na dzisiejsze czasy. Tutaj gdzieś to powinno być. Rzeczywiście, ta organizacja żyje, moi drodzy. Ale jaja. Dobra. Z jednej strony to nie jest nic podejrzanego, że się Elburo, że tak powiem, rozrosło. No, ludzie to mieli taki sentyment do tego, co się dzieje, że się wcale nie dziwię. Ale teraz pytanie, czy mają coś do czynienia z ludźmi z Raxona? Czy, moi drodzy... Ja sobie tutaj zgaszę światło. Ja tu mogę wjechać. Się trochę poprzyglądam. Też się przygotowałem w razie W, jakbym miał wkraczać. Dobra, moi drodzy, co my tam mamy? Będę musiał się wbić do tych gangsterów, moi drodzy, i wyciągnąć z nich jakieś konkretne informacje na temat Raxa. Wydaje mi się, że będę musiał jakoś konkretnie tam wejść. Porywanie po osobnych ludzi chyba nie wchodzi w rolę. Tu chodzi o przekaz, co nie, moi drodzy?
Zobaczcie, tutaj się kilku kręci, trzech. Chyba najlepiej będzie to załatwić frontalnie, ale czy po cichu? Nie wydaje mi się, bo wy też mi zarzucacie, że Dwaynem nie mamy jaj, co nie? Jak chcecie powrót starego Dwayna, Augura, czy kogo tamkolwiek chcecie, chcecie konkretnych działań, nie? Ja jestem gotowy na te działania. No dobra, to zrobimy tak, widzowie, że ja się biję tam od tyłu, zwabię ich tam, obkrążę ten dom i wjadę tak do środka. Śmieszne, bo kiedyś tą bandę tam dałem inną, nie? Oni sobie tam funkcjonowali. Ale niestety wszystko się pozmieniało, także myślę, że tak to będzie dobrze, tak to dobrze zrobimy. Tylko tam się też zbierają auta, to może dobrze trafimy, gdzie ich najwięcej. Niech miasto... Najczarki? Co oni tam jechali, moi drodzy? Tak. Czyli to jest prawda. Ej, kochani, a może teraz uderzymy? Nie dość, że ludzie Raksa, moi drodzy, to jeszcze Marabunta. To by w ogóle było, że jeszcze mają jakiegoś większego wroga. Dobra, widzowie, to jest dobry moment. W takim razie idę po sprzęt i muszę tam jakoś z góry też się walnąć, nie wiem. Albo zajadę tam od dołu tam wjadę, dobra, od dołu tam wjadę. Albo frontalnie, mam nanotechnologię, moi drodzy. I maskę wytworzoną specjalnie pod to. Dobra, czekajcie, podjadę tam, zobaczę, jak to lepiej wyjdzie. Dobra, widzowie, podjadę sobie tutaj. Aha, tu gościu jakiś jest. Dobra, widzowie. Ej, gościu. Ej, gościu. Zamknij mordę, śmieciu. Dobra, widzowie. Zaczynamy działać. Poczekam, aż ludzie Raksa wejdą tam do środka czy coś i wtedy uderzę. Wziąłem karabinek pierwotnych, moi drodzy. Patrzcie, się przegrupowują się. Zapraszają ich do środka. Czyli rzeczywiście to jest grane. Muszę dorwać tych ludzi, bo oni mogą mieć pojęcie, gdzie jest Nano. Niech się dzieje. Wejdę od tyłu tutaj. O, już czuję, moi drodzy, całą sytuację. Jak to zacząć? Właśnie, moi drodzy, włączę modulowany głos w masce. Nie wziąłem tłumika, widzę. Śmieć. Kurde. Niedobrze, widzowie. Dobra, zaczynamy zabawę, moi drodzy. Gdzie jest Raxon? Gdzie jest Rax? Gdzie jest nanotechnologia? Gdzie to znajdę? Tu jej nie ma. Jak to jej tu nie ma? To o czym gadacie z Marabundą? Nie pakuję się w te sprawy. O czym gadacie z Marabundą? Nie wiem. Pieprzony pionek.
To wszyscy? I gdzie przede mną nie uciekniecie? Pieprzona marunda. Gdzie się chowacie? Każesz swojemu szefowi, że nikt nie będzie robił interesów z Draxonem, a resztę zabije. Cholera. Też mi coś.